Archeologia. Proszę pokojniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Historio, maniacy wszystkich krajów, łączcie się, tak by powiedział Lenin, gdyby żył. A ja mówię wam, że witam was wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj opowiemy sobie o monasterach. Monaster, czyli klasztor. Idea monastycyzmu dotarła do Irlandii z Bliskiego Wschodu dzięki działalności świętego Patryka. Zapraszam do wspólnego oglądania. Co spowodowało, że w VI wieku w Irlandii nastąpił rozkwit monastycyzmu? Otóż po pierwsze wtedy duże zamiłowanie Irlandczyków do ascezy. Drugą sprawą to były silne osobowości wielkich monastycznych założycieli. A trzecia sprawa, nie bez wpływu były kontakty z zagranicą, głównie ze Szkocją i z Walią. Znajdujemy się na terenie klasztoru w Monasterboice. Nazwa miejsca wzięła się od jego założyciela. Święty Bewley zmarł w 520 roku. Był jednym z uczniów świętego Patryka. Bewley, zanglicyzowana forma Boice, stąd nazwa Monasterboice, monaster świętego Bewleyego. W chwili obecnej zachowała się wieża Round Tower, wieża na planie kolistym, dwa kościoły, wysokie krzyże, wspaniały przykład wczesnochrześcijańskiej rzeźbiarskiej sztuki znany na cały świat. W źródłach Monasterboice pojawia się od początku VIII wieku i aż do XII wieku możemy odnaleźć wzmianki o śmierci poszczególnych opatów, którzy zarządzali monasterem. W XII wieku klasztor traci na znaczeniu na rzecz opactwa cysterskiego, które zostało założone dokładnie w 1142 roku w Mellifont, około 5 km na południowy zachód od Monasterboice. Od tego czasu kościół parafialny się tutaj znajduje. Miejsce jest uczęszczane aż do XVII wieku. Mówi się o tym, iż w jednym z tych parafialnych kościołów znajdował się relikwiarz wraz ze szczątkami świętego Bewley, ale w XVII wieku skradziono go. Od XVII wieku Monasterboice popada w ruinę. Wieża Round Tower w Monasterboice ma ponad 30 metrów wysokości w chwili obecnej. Należy przypuszczać, że była ona nieco wyższa pierwotnie. W języku irlandzkim Round Tower, czyli wieże na planie kolistym, nazywane są dzwonnicami. Tutaj akurat w Monasterboice dzwon dodano, ale dopiero w XVIII wieku. Wejście znajdowało się ponad 2 metry powyżej poziomu gruntu. W chwili obecnej jest to mniej niż 2 metry, gdyż
po prostu naniesiono tutaj dużo materiału i ten poziom się podwyższył. Annały mówią o tym, że wieża została spalona w 1047 roku i zostały zrabowane księgi oraz skarby, które ukryte były we wnętrzu. Jak można było spalić taką wieżę, która oprócz tego, że była dzwonnicą, to była tak naprawdę kominem? Otóż jak dokonywano napaści na tego typu zabudowę? Wokół wieży budowano taki kordon ze skór przy użyciu jakichś drewnianych rusztowań ze skór wokół lica tej wieży. W środku ładowano materiał łatwopalny i podpalano. Raz, że można było bardzo łatwo wykurzyć załogę. Załoga się po prostu dusiła. We wnętrzu znajdowało się dużo dymu. Dym przedostawał się do góry. A poza tym we wnętrzu znajdowały się również elementy drewniane, jak progi, drewniane drabiny, dzięki którym można było się dostać na wyższe kondygnacje. To się mogło podpalić, ale głównie wykurzano obrońców. Jak już obrońcy nie mieli sił, dusili się, musieli otworzyć wejście i w ten sposób wyjść na zewnątrz, poddając się jednocześnie. Wieża została zniszczona właśnie w czasie tego pożaru i już nie wróciła do swojej świetności. Wieże te wznoszono głównie w Irlandii, prawdopodobnie między IX a XII wiekiem. Do dnia dzisiejszego w różnym stanie zachowało się 65 takich obiektów. Szczegółowo omówimy je w innym czasie. Monaster otoczony był dwoma rzędami wałów. Jeden z tych wałów otaczał mur otaczający założenie klasztorne, a drugi z tych wałów znajdował się na zewnątrz i tam w oddali widzimy taki podwyższony teren. To był ten wał i ta jego linia przebiegała wokół klasztoru. Mnisi mieszkali w obrębie muru, w swoich lepiankach bądź chatach wybudowanych z drewna, a tam, gdzie nie było drewna, to budowali takie cele z kamienia. Opat mieszkał gdzieś nieco dalej od mnichów w odosobnieniu. Trzeba też wiedzieć, że wokół takiego klasztoru, takiego monasteru tętniło życie. Mieszkało tutaj dużo ludzi świeckich. Ludzie ci uprawiali ziemię, hodowali bydło, handlowali i zajmowali się rzemiosłem. Warsztat i kuźnia były usytuowane w pobliżu. Poza wałem zaś rozciągała się ziemia uprawna i pastwiska należące do klasztoru z budynkami gospodarczymi, młynem i wapiennikiem. Strona południowa od monasteru. Tutaj jest widoczny lepiej zachowany fragment wału, który otaczał klasztor. A na mapach OS jeszcze z XVIII wieku, czyli no na mapach po prostu tutaj irlandzkich z XVIII wieku, dwa suterejny zaznaczone są w tym kierunku blisko muru oraz święta studnia. Gdzieś tutaj się znajdowała, musiała się znajdować w pobliżu monasteru święta studnia. Niedostępne i nie zachowały się żadne ślady ani suterejnu, ani świętej studni. A to wnętrze kościoła z XIII wieku, wybudowanego w miejscu, gdzie był mały kościółek, który służył jako relikwiarz dla szczątków świętego Biuli, założyciela Monaster Boys, klasztoru Monaster Boys. Wychodzimy, mamy otwór drzwiowy, sklepienie łukowe. I widzimy wysoką na ponad 30 metrów Round Tower.
wnętrze kościoła, tego większego, południowego, datowany od XI wieku ze względu na to nadproże. Proszę sobie zobaczyć, jak poziom się podniósł. To były drzwi wejściowe, znacznie oczywiście wyższe. Kościół parafialny od XII wieku. Najbardziej spektakularnymi zabytkami w obrębie klasztoru Monaster Boys są tak zwane wysokie krzyże, pomniki dziedzictwa narodowego. Krzyż ten został ufundowany przez opata Murda, który zmarł w 924 roku, a więc krzyż pochodzi z X wieku. Został wykonany z jednego kawałka kamiennego głazu, piaskowca. Trzeba było taki odpowiedni kawałek o bardzo dobrej jakości znaleźć, przetransportować go na miejsce i na miejscu rzeźbiarz wyrył na jego powierzchni motywy z Pisma Świętego. Stary Testament z jednej strony, Nowy Testament z drugiej strony. Najbardziej spektakularne znajdują się na ramionach krzyża oraz na środku celtyckiego koła. My tutaj widzimy scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Krzyż ma 5,5 metra wysokości, ramiona mają 2 metry 14 cm szerokości. Posadowiony był na kamiennej bazie. Jest to najlepszy przykład rzeźbiarskiej sztuki wczesnochrześcijańskiej nie tylko dla Irlandii, ale dla całej Europy. Żeby oglądnąć ten krzyż, przyjeżdżają tutaj turyści z całego świata. Krzyż Murda od strony wschodniej. Tutaj artysta wyrzeźbił sceny ze Starego Testamentu. Ta na górze w obrębie celtyckiego krzyża przedstawia sąd ostateczny. Krzyż jest rzeźbiony z każdej strony. Po bokach są to motywy roślinne i geometryczne. Również jego podstawa ma rzeźbienia na każdej ze stron. Tutaj ciekawy motyw. Inskrypcja w języku irlandzkim i dwa koty. Jeden z tych kotów zajmuje się młodymi kociętami, a drugi wciąga ptaka. Tak została zinterpretowana ta scena. No i ta inskrypcja w języku irlandzkim mówiąca o Murda, tym, który zafundował ten krzyż. A teraz opiszemy niektóre z przedstawień na panelach. Pojmanie i aresztowanie Jezusa. Niedowierzanie świętego Tomasza. Powołanie apostołów. Mojżesz, Aaron i Chór. Żołnierze przy grobie Jezusa. Adam i Ewa oraz Kain i Abel. Sceny z życia Dawida. Mojżesz uderza w skałę. Pokłon trzech króli. Święty Michał ważący duszę. Chrystus w majestacie.
kolejny z wysokich krzyży przedstawia sceny biblijne i zarówno jak i Murda Cross, na jego szczycie znajduje się scena ukrzyżowania. Jest to najwyższy High Cross w Irlandii, 7 metrów 10 centymetrów. Ze wszystkich stron przedstawienia biblijne, z drugiej strony Stary Testament. Również podstawa na swojej powierzchni ma ryty, jednakże nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Najwyższy krzyż w Irlandii patrzy się na Was w tej chwili. Arnachar atar nev, gnefer denim, gdagad riecht, gnienter de hellerten talif, marienter nev. Arnaran leep, chur duni nev, agis machun arvicha, mar wahamujna darva chun athain, sna likshni gahu, aksir shin ulk. Amen. She de vaha awira, talan jagrasta, tan chirna let. Is benihe hu ijam ra, agus is benihe tora de vrinne isa. En neev wire a waher jay, guiarden na peki en ish, agus a roor a marsh. Amen. Trzeci i ostatni z wysokich krzyży, jakie znajdują się w obrębie klasztoru. Najmniej okazały, może dlatego, że zachował się we fragmentach. Widzimy, że zachowały się jego ramiona. Również scena ukrzyżowania na szczycie. Fragmenty pozostałe tego krzyża, które zostały odnalezione w czasie wykopywania grobów, znajdują się w Muzeum Narodowym w Dublinie. To, co za nami widać, bardzo rzadki zabytek, średniowieczny zegar słoneczny, prawdopodobnie związany z tradycją prehistoryczną. Mnisi za pomocą takiego urządzenia odmierzali czas. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz Księga Polskich Przysłów, czyli Owidiusz. Co wam Owidiusz chciał powiedzieć? Kto dniem sądzi, subskrybuje, ten i w nocy nie pobłądzi.